throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Cześć, z tej strony Oli Gameplay i dzisiaj nagrywam kolejny odcinek. Już od razu mówię, że przepraszam was za to, że nie było w ogóle odcinków, przerwę miałem. Ale po prostu, no nie wiem, tak się stało jakoś, że nie nagrywałem. I no, więc czekajcie, dobra. Więc teraz jest nowa edycja właśnie na serwerze Minecraft.pl i właśnie dlatego nagrywam ten odcinek, żeby wam pokazać, co tutaj się zmieniło. I no, mam już diamentowy set, tarczę z endu i no, w ogóle jest ładniej, świąteczna edycja jest w ogóle trybu survival plus gildie. Ładnie to wygląda, choinka ładnie. Dzisiaj kupiłem diamond kluczyki i właśnie miałem dobre itemy. Między innymi właśnie taki set miałem, w ogóle koksy też właśnie miałem, więc nie, wszystko dobrze poszło. Drop był dobry i no dzisiaj wam pokażę ogólnie spawna, różne warpy i no jeszcze takie, no jakby nie wiem, moje codzienne życie w Minecrafcie, dobra. Więc warp, nie wiem, na przykład warp administracja, żebyście się zapoznali. Ale spam teraz, żebyście się zapoznali z administracją tego serwera. Więc tu jest TBVT, to jest chat mod official kitty i chat mod jeszcze jest szukany, będzie rekrutacja za miesiąc, sponsor Offner, moderator Frotek i admin to jest Flav, English good, dobra. To wam pokażę warp walki. To są zapisy i za tydzień właśnie będzie taka wojna, to są warp walki, można się zapisywać. I tu się właśnie zapisałem z moją gildią. Tym on jeszcze dojdzie do gildii, ale Laguna 909 już jest w gildii. Więc no. Więc no, to jest moja gildia, na razie mało osób, bo wczoraj założyłem, ale jest bardzo to kosztowne, dużo diaksów i w ogóle. Więc teraz wam pokażę warp, na przykład, nie wiem, Super VIP, czyli jak ja mam Super VIPa, to mam przywileje, że mam takiego specjalnego warpa, taką swoją miejscówę. Tu mam kowadła, jakiś tort, którego się chyba nie da zjeść. Enchant na 30 level i właśnie różne zestawy. I one są bardzo, bardzo fajne, to jest, bo jest man kit SVIP 2, czyli zobaczcie, diaksy i w ogóle takie rzeczy. I mogę też mieć kit VIP 2, bo mam to jakby lepszy zestaw. Więc no, emeraldy, właśnie diaksy, butelki z expem, złote i żelazo mam. Więc no, bardzo fajnie. Ja tam się cieszę, nowa edycja, nowe przygody. I no, tak to fajnie jest ogólnie. Spawna wam jeszcze pokażę. Wszystko świątecznie, ładnie jest w ogóle. Tu jest losowy teleport. Jak się wchodzi w tą gąbkę, to jesteś na losowym po prostu miejscu. I no, tak to wygląda właśnie po długiej przerwie. Z YouTube'a wróciłem. Tu są handlarze, czyli coś się handluje. Za inne itemy właśnie, na przykład są biblioteczki w ogóle. Więc no nie no, fajnie w ogóle to jest zrobione, opłaca się wszystko ładnie. Tutaj jest darmowe jedzenie, czyli mięsko. I no, możecie sobie zebrać mięsko i później mieć na zapas i jeść. Więc no tak to wygląda. Tutaj prezenty pewnie w grudniu też będą na święta. Z tego co widać, początkowo to będą. Tu wymieniarki, że gracze wymieniają się za itemy różne. I no teraz wam pokażę jeszcze moją gildię, ona jest w ogóle w trakcie prac.
Ale jest, więc jest dobrze. Coś się. Właśnie Laguna Tepa z gildii. Więc no, gildia jest taka, jest w endzie. Nie pokażę kordów, bo po prostu nie. Nie chcę, żeby mi ktoś bił. Więc no, to jest gildia, tak to wygląda. I no. Czekajcie, da mi. Dobra. Tak to wygląda, jest dopiero jeszcze początkowa budowa, bo wczoraj gildia została założona. Ale już się to wszystko nadrabia, więc będzie gildia coraz większa. I ogólnie będzie dobrze. Pomocne komendy są pod komendą pomoc, czyli na przykład takie jak ustawianie pozycji, na której stoję, zapisywanie. I no, to są właśnie komendy gildii. Zapraszam was do gildii Dead, czyli Brygada Dead. Możecie zobaczyć tutaj wszystko opisane, sojusze, brak, ważność do takiego właśnie, do takiego miesiąca, do takiego dnia. Życia 3, punkty 1070. Jestem założycielem i gildy właśnie Brygada Dead. I no, pozdrawiam cię Laguna za to, że uczestniczysz w odcinku, więc no, pozdro. Łuk właśnie taki mam też, dobry nawet. No i znowu wszystko ładnie jest ogólnie. Chciałbym właśnie, żeby moja gildia była w topce. Zobaczymy, jak to będzie. Może będzie dobrze, nie wiem, zobaczymy. I tu mam Ender Chest, to właśnie 5 koksów. Mod 4, zaklęta książka i nieskończoność. Właśnie pamiętam, na co to był enchant, ale sprawdzę jeszcze. I no, tu właśnie te skrzynie gold, diamentowe. No i tam jest już linia PvP. Tu są różne domki, tu też wymieniarki, właśnie dużo jest tych wymieniarek. I od czerwonej linii jest już tutaj PvP, czyli można się bić i w ogóle. I Super VIP ma przywilej, na przykład komendę Nitro, czyli że się szybciej biega i wszystko. Więc no, opłaca się naprawdę to brać, kupować. Ja tam kupiłem to, zaraz będzie chyba drugi miesiąc albo trzeci i mi się opłaca. Według mnie to jest opłacalne, więc nie no, fajny bardzo, polecam. A tu jest jeszcze inny warp. A czy no, to jest po prostu taki pokój. Nie no, to jest VIP i super VIP. Więc nie no, fajne wszystko. Polecam ogólnie, tylko teraz właśnie trochę mi się nie podoba to z tą komendą, z tym pluginem na gildię, bo trzeba za wszystko płacić ogólnie. Za diamenty, żeby założyć gildię, właśnie dużo jest itemów, żeby dołączyć, trzeba dużo, żeby do bazy, trzeba dużo itemów właśnie zużyć, więc dlatego ja sobie tutaj zrobiłem home'a, home G, czyli gildia. Jakbym zrobił baza, to bym musiał 5 diamentów wydawać, a to się w ogóle nie opłaca. Więc no tak to wygląda. Administracja jest bardzo miła. Więc no zapraszam was ogólnie. Możecie dołączyć do gildii. I no tak więc chyba zakończymy odcinek. Więc no to było chyba na tyle w tym odcinku. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Tak więc no widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Da 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 da